ułatwiłoby nam funkcjonowanie codzienne, bo my musimy walczyć i zastanawiać się nad rzeczami, które dla małżeństw są naturalne. Tylko i wyłącznie może pomóc nam lepiej funkcjonować w tym społeczeństwie. Natomiast na całą resztę to tak naprawdę nie ma żadnego wpływu, moim zdaniem. Kwestia, nie wiem, odebrania poczty, tak? Pójścia do lekarza, odebrania wyników badań, czy w momencie, kiedy na co dzień się nie myśli o tych rzeczach, ale jeżeli wydarzy się coś niedobrego, ja nie mam prawa decydowania o, nie wiem, sposobie leczenia, nie dostanę informacji dotyczących stanu zdrowia osoby, z którą jestem od 11 lat, tak? Przyznanie pełni praw nam, parom homoseksualnym, nie wpłynie w żaden sposób na społeczeństwo. And I think that showing that we are gays and lesbians, if the heterosexual people often get the gay children, they are the ones that get that give birth to most gay children, as heterosexuals. So it's not a tragedy getting a gay or lesbian child. Many people are very they are hoping that they will get grandchildren, and if you have gay children before, you didn't get grandchildren, so it was like a small tragedy for someone, for some. And now, it's not. This is not a problem anymore. So the heterosexual noise, you can even get grandchildren if you have gay children. We got the same-sex marriage some years back, and I think that's. It's a part of why it's been easier